Cześć, witajcie. W tym odcinku będziemy składać sobie wzmacniacz do kina domowego, można tak powiedzieć, do systemu 2.1, czyli będą dwa głośniki plus jeden subwoofer. Żeby uprościć ten projekt do minimum, tutaj zastosowałem taki wzmacniacz, który możecie kupić na eBayu. Zasilacz do LEDów, znaczy po prostu jest to zasilacz impulsowy 24V 10A i ten mój moduł do opóźnionego załączania głośników, który projektowałem na live, a później był też film na ten temat, więc odsyłam po więcej szczegółów. I jako obudowę w tym przypadku nie będę korzystać z gotowca, tylko obudowę wykonałem samodzielnie. Jest to obudowa wykonana właśnie z płyty MDF, ta główna część. Płyta MDF i oklejona okleiną, która ma imitować tutaj szczotkowane aluminium. Myślę, że to jest bardzo fajny bajer, taki powiedzmy pseudo prestiż, ale przynajmniej efekt wizualny jest naprawdę świetny. Natomiast panel przedni i tylny wykonałem ze sklejki. I teraz tak, panel tylny jest tutaj, za chwilę zobaczycie szczegóły, a przedni wygląda tak. Mamy tutaj miejsce na pokrętła, mamy przełącznik i oprawkę na diodę LED. Główną częścią jest tutaj właśnie elektronika. Zacznijmy może od tylnego panelu, w którym znajdują się gniazdo zasilacza komputerowego z bezpiecznikiem. Tutaj mamy terminale głośnikowe, to są do głośników głównych i to jest do subwoofera. Tutaj jeszcze są dwa cincze na takiej płytce, to też będziemy jeszcze dodatkowo przykręcać. I tutaj znajduje się wentylator z osłoną. We wnętrzu będziemy mieli zasilacz, tak jak mówiłem, impulsowy 24V 10A, czyli 240W. Tutaj układ załączania głośników z opóźnieniem na przekaźnikach. I tutaj główny wzmacniacz. Główny wzmacniacz jest to taki moduł oparty o układ, właściwie o dwa układy TPA 3116. No i jeden układ odpowiada za dwa głośniki główne i drugi układ w trybie mostkowym właśnie odpowiada za subwoofer. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ten moduł został wyposażony właśnie w odbiornik Bluetooth, co jest bardzo ciekawym dodatkiem. Jak kupowałem, to akurat nie nastawiałem się na Bluetooth, nawet chyba w opisie produktu nie było, a przysłali mi moduł właśnie z Bluetoothem. Także super. Tu znajduje się wejście na sygnał AUX, bo będziemy korzystać albo właśnie z Bluetootha, albo z sygnału AUX. Tutaj znajduje się wyprowadzenie do głośników, i tu złączka do zasilania w tym miejscu. No i mamy pięć potencjometrów. Tutaj jest regulacja tonów oraz ten skrajny jest to regulacja głośności. I dodatkowo dolutowałem sobie tutaj diodę LED, którą zamontujemy na przednim panelu. I tu więcej filozofii nie ma. Jest to moduł, gotowiec. Bardziej istotne jest to, jak to wszystko ze sobą jest podłączone. Więc zacznijmy może od zasilacza. Do zasilacza wchodzi nam oczywiście przewód ochronny, przewód neutralny i przewód fazowy. Z tym, że przewód fazowy został wyprowadzony na takich konektorach i te konektory podłączymy do włącznika na panelu przednim, czyli to mniej więcej będzie w tym miejscu. I tutaj mamy trzy pierwsze przewody, to jest właśnie zasilanie sieciowe. Później mamy kolejno minus, minus, plus, plus. Więc tak, jeden minus i jeden plus to są te skręcone przewody i one służą do zasilania modułu wzmacniacza i tędy właśnie płynie najwięcej mocy. Natomiast dwa pozostałe, czyli ten minus i ten plus, to jest zasilanie do modułu z przekaźnikami i zasilanie do tej przetwornicy, która z 24V przetwarza nam na 12 do zasilania dwóch wentylatorów, które znajdą się w obudowie. I jak są połączone głośniki? Zrobiłem tak, wszystkie minusy, czyli tu są trzy minusy, połączyłem bezpośrednio z terminalem, czyli tu minus, minus i minus. Natomiast plusy wyprowadziłem do przekaźników i dopiero za przekaźnikiem leci do terminala. No i wszystkie trzy podłączenia, jakby trzy głośniki tak samo są podłączone. Czyli tak, większej filozofii nie ma. Tak mniej więcej wygląda środek i teraz będę przechodzić właśnie do złożenia tego wszystkiego w całość i będziemy sobie testować, jak to wszystko fajnie gra. Pokażę Wam jeszcze przed samym złożeniem, jak to wygląda w środku. Tam na samym końcu, najbliżej frontu, znajduje się wzmacniacz. Nie wiem, czy widać. Tak, tam taki radiator jest. Tutaj znajduje się moduł opóźniania włączania głośników. Tutaj przetwornica i zasilacz w tym miejscu. No i to wszystko ładnie tam siedzi. No, sporo tych przewodów jest, ale ładnie się mieści. I ważną uwagę, tutaj trzeba jakoś te przewody było spiąć ze sobą i zahaczyć o tulejkę dystansową, żeby one nie dotykały tutaj wentylatora, tak? Bo inaczej to by... No, wentylator nie musi kręcić swobodnie. Ok, więc tutaj teraz oczywiście ostrożnie
zamykamy to i możemy to skręcić. Aha, i tutaj jeszcze jest bezpiecznik. Pokażę wam przy okazji. To jest takie coś, się wysuwa i tutaj znajduje się bezpiecznik 4-amperowy. No i tutaj wystarczy włożyć w to gniazdo i jest zamontowane. No i tak wygląda przód, jeszcze pokażę. Oczywiście pokrętła już tutaj dostroiłem sobie, dioda i włącznik. I od spodu jeden wentylator i takie fajne nóżki. To są nóżki głośnikowe akurat, ale bardzo fajnie się sprawdzają w tym zastosowaniu. Takie antypoślizgowe i dodatkowy dystans jest, także super opcja. Ok, skręcamy to i będziemy podłączać. Okej, okay, także to jest moja szafka RTV, którą tutaj widzicie i sytuacja wygląda tak, że salon no nie jest zbyt duży, dlatego chciałem tutaj właśnie zintegrować głośniki i subwoofer właśnie w takiej szafce pod telewizorem. No tak jak mówię, nie ma zbyt dużo miejsca, także no akurat na taki pomysł wpadłem. No i tutaj mam miejsce właśnie na taki wzmacniacz. No tutaj całe koblowanie mogliście widzieć przed chwilą i będziemy sobie teraz sprawdzać, jak to gra i jak ten wzmacniacz w ogóle obsługiwać. Więc tak, wzmacniacz w tym momencie włączamy. Ja słyszę, że tam już zaczęły się kręcić wentylatory i właśnie załączyły się przekaźniki. I tutaj na froncie mamy diodę sygnalizacyjną. I teraz tak, w tym momencie właśnie trzyma smartfona w ręku, bo będziemy się łączyć z Bluetoothem. Bo to jest tak, że ten wzmacniacz na starcie uruchamia się właśnie w trybie Bluetooth. Więc żeby się z tym połączyć, to oczywiście odpalamy w smartfonie ustawienia no Bluetootha, prawda? I to się nazywa akurat GG Bluetooth, także ja to klikam. W głośnikach usłyszeliśmy właśnie, że no, wzmacniacz został podłączony do telefonu. No i możemy sobie tutaj odpalić jakąś muzykę, za chwilę coś z YouTube'a puszczę. Także tutaj coś z MCS-a. Jak słyszycie, zaczęło grać. Tym potencjometrem regulujemy sobie głośność. Nie wiem, jak dobrze słychać mnie, a jak ten głośnik, ale będziemy teraz kręcić głośność na maksa. Słyszycie, głośnik gra naprawdę głośno. Nie wiem, czy mnie słychać w tym momencie. Za chwilę, dobra, ściszę. Za chwilę wam pokażę jeszcze, jak subwoofer chodzi, bo to jest po prostu, moim zdaniem, to jest piękne, jak się patrzy na to. No dobra, także no to jest właśnie tryb Bluetooth. I teraz tak, sytuacja wygląda dosyć ciekawie, ponieważ ten potencjometr od głośności ma wbudowany przycisk. Więc jak ja go wcisnę, to w trybie Bluetooth on powoduje właśnie funkcję play-pause, czyli możemy sobie zdalnie zatrzymywać, ja tu wciskam, i zatrzymywać i odtwarzać muzykę. Ale ten przycisk również służy do przełączenia się w tryb AUX. No i teraz co zrobić, żeby się w to przełączyć? Niestety musimy się rozłączyć, to znaczy rozłączyć Bluetooth, muzyka przestaje grać. No i teraz gdy wcisnę ten przycisk w potencjometrze, to słyszymy właśnie komunikat głosowy line in, czyli wejście liniowe, albo jak kto woli wejście aux. No i w tym momencie właśnie możemy
już korzystać z dźwięku, który przesyłamy dodatkowym wejściem, czyli to, co te czyncze, które podłączałem z tyłu. I te czyncze są podłączone do telewizora i możemy zrobić sobie coś takiego. Tu też przy montażu widzieliście, podłączyłem sobie Xiaomi Box TV, czy jakkolwiek tam to się nazywa, taki właśnie powiedzmy mini smart przystawka do telewizora, który tutaj stoi i możemy sobie zdalnie odtwarzać filmy z YouTube'a. Wtedy musimy tutaj, jak mamy oczywiście już podłączony taki komputer, przełączamy się właśnie w tryb zdalnego przesyłania, to jest Mi Box 4 i za chwilę będziemy widzieli nasz film na telewizorze. I w tym momencie właśnie z telefonu puściłem piosenkę i tutaj jest po prostu streamowane to na telewizor. Także możecie tutaj także korzystać właśnie z Android Boxa. I teraz w telefonie mamy zintegrowany jakby regulację głośności, która również dotyczy tego Xiaomi Boxa. Także no, tak jak widzicie, tutaj jest ten pasek i wyświetla się też na telewizorze po prawej. Powiem Wam, że naprawdę ten głośnik razem z tym wzmacniaczem świetnie grają, naprawdę jest dobre uderzenie. Nawet się nie spodziewałem, że taki chiński wzmacniacz może bardzo dobrze grać bez większych zakłóceń. Teraz jeszcze obiecany krótki kawałek z tego, jak ten subwoofer sobie ładnie chodzi. Nie wiem, czy to na filmie będzie dobrze widać, a jeśli tego nie widać, no to musicie mi zaufać na słowo, że naprawdę jest mega. Dobra, nie będę już więcej tak napieprzać, bo tutaj jednak nie jestem sam w tym bloku. W każdym razie wzmacniacz działa, głośnik działa, jest naprawdę super konstrukcja. Więc jeśli się zastanawialiście kiedyś nad takim wzmacniaczem z Chin, no to można, moim zdaniem, można zamawiać śmiało, bo ten sprzęcik działa super. Także słuchajcie, wykonałem ten wzmacniacz w zasadzie no, najlepiej jak potrafiłem. Spędziłem chyba 4 popołudnia nad właśnie budową samej obudowy, dobieraniem tej folii, tych pokręteł i tak dalej. Także no, mam nadzieję, że podoba Wam się ten projekt, bo mi się naprawdę podoba. Mimo tego, że to urządzenie będzie stało w zasadzie zamknięte w szafce, to i tak staram się wykonać właśnie jak najlepiej, żeby móc się też no, takim czymś pochwalić, tak? Bo jednak nie jest to gotowiec kupiony w sklepie, no jest to taki półgotowiec. Obudowa wykonana samodzielnie, wnętrze tak pół na pół. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten projekt, więc jeśli Wam się to spodobało, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę pod filmem, do subskrybowania kanału oraz do udostępnienia tego filmu znajomym. Także na koniec, dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!